Witam wszystkich. W samochodzie typu Mercedes opowiem o klasycznej usterce, jaka trapi te modele, czyli elektryczna blokada rygla. Objawia się to tak, że po włożeniu klucza do stacyjki samochód nie odblokowuje nam kierownicy i co za tym idzie, jak nie odblokujemy kierownicy, następstwem czego jest brak możliwości nawet włączenia zapłonu. Ale nawet jeżeli my byśmy mogli odpalić ten zapłon i samochód, to nic nam to nie da, dlatego że brak odblokowanej blokady rygla powoduje to, że nie jesteśmy w stanie kręcić kierownicą, czyli koła są albo cały czas na wprost, albo skręcone, co gorsza, i tak dalej, i tak dalej. I ja opowiem nie tyle o tym, jak usunąć tą usterkę, chociaż coś tam nadmienię, ale bardziej skupię się na tym, ponieważ mnie też to spotkało, co zrobić, kiedy spotka nas coś takiego w najmniej oczekiwanym momencie, czyli jesteśmy gdzieś w trasie, albo w miejscu takim, którym nie możemy samochodu zostawić na dłużej, albo mamy problemy z zabraniem tego samochodu, bo laweta, tak jak powiedziałem, na skręconych kołach to podraża to koszty tegoż transportu. Najlepiej by było oczywiście tym samochodem odjechać. I jest to możliwe, powiem Wam tylko tyle. Mianowicie, co się psuje, wstępnie powiem, bo mówię, to pewnie już wszyscy wiedzą, co się psuje. To jest blokada kierownicy, tak ona wygląda. To jest taka puszka, która tutaj mamy rygiel, blokadę kierownicy. Jak widzicie, on w tej chwili jest w pozycji zamkniętej. Czyli kierownica w tym momencie na tej konkretnej blokadzie, która tutaj widzicie, jest zablokowana. Jak jest zablokowana kierownica, bo żeby odkręcić tą blokadę od kolumny kierowniczej, to znajduje się w bardzo niedostępnym miejscu, czyli od góry nie widzimy tego. Może tak, od spodu ściągając plastikową osłonę nie widzimy tej blokady. Możemy robić cokolwiek po omacku. Jest to możliwe, od razu dodam. I teraz tak, jak mamy zablokowaną blokadę, to po pierwsze A, nie pojedziemy, bo jest cały czas kierownica zblokowana i zasadniczo jakbyśmy nie mogli odblokować tejże blokady, to nic nam nie da ta porada, którą ja teraz chcę Wam powiedzieć, bo pewnie będzie procentowo jakaś tam nie tyle szansa, bo to w odwrotną stronę musiałbym powiedzieć, procentowo że Wy tego nie odblokujecie, ale myślę, że więcej jak 50% grubo jest szans, że Wy tym samochodem z miejsca usterki jesteście w stanie jeszcze dojechać do warsztatu, do domu, czy gdziekolwiek chcecie, żeby stanąć już ostatecznie przed naprawą. W tej chwili, tak jak widzicie, blokada jest załączona, kluczyk ze stacyjki jest wyciągnięty i ta blokada w samochodzie trzyma się tylko przy pomocy tej jednej tutaj śrubki. Tu jest nakrętka 13, ja nie jestem w stanie Wam pokazać w samochodzie, gdzie ona się znajduje. To zobaczycie na dużej ilości innych filmów, które są już publikowane w internecie. Ja powiem o czymś zupełnie innym. Zobaczcie, teraz w tym momencie nie jesteście w stanie cofnąć tej śruby. Ona jest, tak jak powiedziałem, kompletnie niedostępna, żeby jakkolwiek ją nawet uciąć. Trzeba wyciągać całą kolumnę kierownicy, dosyć karkołomna robota, żeby to wyciągnąć, ewentualnie naprawić. Bo sama naprawa, powiedzmy, że jest dosyć banalna, bo chodzi o to, że tam w tej blokadzie, i to jest klucz do zrozumienia tego, co ja chcę Wam przekazać, w tej blokadzie psuje się niewielki silniczek. Teraz go możecie sobie zobaczyć na zdjęciu, ja załączam zdjęcie. W tym silniczku konkretnie psują się szczotki, zużywają się szczotki, a co za tym idzie, jak są zużyte szczotki, w pewnym momencie życia samochodu ta blokada odmawia posłuszeństwa, najczęściej dzieje się to w najmniej oczekiwanym momencie, tak? I teraz co my możemy zrobić, posiadając jakiś minimalny zestaw narzędzi, jak możemy próbę podjąć ostatecznego odpalenia, żeby dojechać, tak jak powiedziałem, jeszcze we wskazane miejsce, wiedząc już, że ta blokada jest uszkodzona i my nie pojeździmy tym samochodem, tak? Ale usuniemy się z miejsca, w którym nam się to stało. Jak to jest przykręcone do kolumny na sztywno tą śrubą, to jest niejako połączone z tą kolumną. W formie sztywnej jest to złączone z całą kolumną kierownicy. Kolumnę wprawdzie mogę Wam pokazać, proszę bardzo, o. Ja tutaj Wam nakręcam i to jest końcówka. Ta blokada jest na górze tego elementu. Tutaj mamy do czynienia z Mercedesem W212. Na górze tego elementu jest ta blokada. Tak jak mówię, nie widzimy jej. I co robimy w sytuacji kryzysowej, ja Wam odpowiadam. Mianowicie tak, ściągamy dolny plastik osłony pod nogami kierowcy. Mamy dostęp, tak jak widzicie, już u mnie ta kolumna lata, ale to jest efektem już mojej rozbiórki, także na razie jeszcze nie mamy tego etapu. Jak mamy dostęp ściągnęliśmy plastikową osłonę,
w kolumnę, no na przykład tutaj, ja już nie mówię, nie chcę wskazywać Wam dokładnego miejsca, miejsc jest powiedzmy dosyć wiele, trzeba robić to z umiarem, od razu to podkreślam. Robimy coś takiego, wciskamy się tutaj pod spód, mamy młotek w ręku, dosyć ciężki, no znaczy ciężki, no nie możemy mieć takiego mikromotka, żeby tylko wywoływał jakieś mikrodrgania, tylko dosyć, ja bym polecał wziąć taki młotek dosyć no większych rozmiarów. I teraz tak, jedną ręką operujemy, wkładając i wyciągając kluczyk ze stacyjki, dlatego że ten moment, kiedy nam się ta blokada odblokowuje, to jest moment, zresztą sami pewnie niejednokrotnie zauważyliście w swoim Mercedesie, moment, kiedy wsuwamy, zobaczcie, ja Wam pokażę, wsuwamy kluczyk do stacyjki. Słyszeliście to? Ta blokada w tym momencie się ruszyła. Ja już mam tutaj ten element naprawiony, dlatego no nie jestem w stanie Wam tego jakby zademonstrować. Widzieliście, że ten bolec się schował. Teraz jak ja wyciągnę ten kluczyk, popatrzcie na to, wyciągnę, bolec wyskoczył. Czyli tak, blokada kierownicy w Waszym samochodzie zawsze odblokowuje się tylko w pierwszej tej fazie wkładania kluczyka. Jedną ręką robicie takie włóż, wyciągnij, włóż, wyciągnij, włóż, wyciągnij do stacyjki. Takie powolne, bo nie może by to być chaotyczne na zasadzie trzepania, bo to nic nie da Wam trzepanie. A drugą ręką, to o co chodzi, że nie można tego robić szybko? O to chodzi, że jak włożycie i ta blokada Wam puści, to nie możecie dopuścić do tego, żeby znowu się zablokowała. Czyli nie możecie jakby tym rozpędem jej z powrotem zablokować. Jak wkładacie i wyciągacie jedną ręką, drugą ręką, tym młotkiem uderzacie w kolumnę kierowniczą. Nie bójcie się tego robić, absolutnie się nie bójcie. Uderzajcie, oczywiście umiejętnie, ale uderzajcie. Chodzi o to, dosłownie, żeby poprzez drgania, rezonans, w który zostanie wprowadzona kolumna kierownicy, spowodować to, że w tejże blokadzie, w środku, tutaj, w tym miejscu jest ten silnik zamontowany, tak jak widać, nawet kształt taki silniczka jest odciśnięty, ten silniczek na jedną chwilę, na ułamek sekundy spowodował, że zacznie działać. Czyli do tej pory klepiecie, uderzacie, stukacie, dopóty ta blokada Wam w tym momencie nie puści. Jak ta blokada Wam puści, ja zakładam, że Wam puści jednak mimo wszystko. Jak ta blokada Wam puści, nie wyciągacie już kluczyka ze stacyjki. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie wyciągacie. Dlatego, że jak wyciągniecie, no prawdopodobieństwo, że będzie to trwało wieki, czyli że ona będzie pod wpływem stukania młotka normalnie już działała, no jest niewielkie. Umówmy się. Raz myślę, że może się to udać, bo on jest ten silniczek na pograniczu działania i niedziałania, bo skoro wyjechaliście z domu i on jeszcze działał, to jest cień szansy, duży uważam, że on nadal zadziała. Ściągacie tylko plastikową osłonę tutaj pod samochodem. No i wówczas to pójdzie. Później już cała dalsza procedura a propos naprawy tej blokady, to już jest odrębna sprawa. Ja Wam powiedziałem, jak wydostać się z opresji, jak próbować ratować się, żeby ruszyć samochodem, który Wam się zepsuł w nieoczekiwanym przez Was miejscu. No bo jeżeli to się dzieje w domu, to zasadniczo nie ma problemu. Wy nie musicie stukać, bo po prostu możecie się wziąć za naprawę. Jeżeli to się stało już, jak dojechaliście do mechanika, no to też nie ma problemu. Mechanik sobie z tym poradzi. Ale jak jesteście gdzieś no, w miejscu, w którym nie chcecie zostać, to tak możecie tego. Możecie jeszcze Wam powiem jedną rzecz, jak zrobić, jakbyście byli zmuszeni do tego, no bo jeżeli Wy zostawicie kluczyk w stacyjce, no to logiczne, że nie zamkniecie samochodu, tak? No bo kluczykiem już tego nie zrobicie. Teraz patrzcie, jak ja wkładam ten kluczyk, słyszeliście, nie? On się odblokował, ja jestem w stanie przekręcić, zapali mi się zapłon, także tutaj wszystko działa. Wyciągam. Jeszcze raz Wam pokażę na blokadzie, na szybkiego, jak to działa. Patrzcie, jest zablokowany samochód, jest odblokowany. Zablokowany, ja tak, wyciągnięty mam kluczyk, włożyłem. Wyciągnąłem, włożyłem i tak w kółko. Ona już działa. Teraz tak, jeżeli byście chcieli, to dotyczy, tak jak powiedziałem, nie ma tu znaczenia akurat mój W212, żadnego znaczenia nie ma. Dlatego, że ta usterka jest bardzo częsta w różnych typach Mercedesa. Bardzo ważne jest i bardzo istotne, jak będziecie wkładać i wyciągać kluczyk do stacyjki, nie będzie żadnej reakcji, czyli po przekręceniu kluczyka nie będziecie mieli zapłonu,
to słuchać, czy jest delikatnie takie cykanie przekaźniczka, ale to bardzo delikatne, takie tyk, 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 takie trzy cyknięcia bodajże, dwa albo trzy cyknięcia. Te cyknięcia oznaczają, że macie najprawdopodobniej uszkodzony właśnie ten silniczek, dlatego że jeżeli wy nie macie cykania tych przekaźników, to najprawdopodobniej nic nie da to wasze stukanie, dlatego że wy nie macie impulsu podanego do tego, żeby ten silniczek w ogóle się włączył. Także najpewniej powinno wam towarzyszyć z tym, przy tym wkładaniu i wyciąganiu kluczyka, takie delikatne cykanie, nie? Tu wam pokazuję tylko, jak to działa. I teraz tak, pokrótce tylko powiem, pokrótce, szybko, bo tych filmów jest cała masa. To w ogóle nie o tym. Ja jeszcze powiem wam, jak to ewentualnie wyciągnąć. Jeżeli wy będziecie mieli już tą blokadę, tak jak widzicie, otwartą, bo tylko w tej pozycji, kiedy uda wam się ją otworzyć, to po pierwsze, wy możecie jechać do puty, dopóki macie kluczyk w stacyjce, albo, co ważne, bardzo ważne, jeżeli macie już ściągniętą tą osłonę, to bardzo istotną rzeczą jest takie coś, że tutaj, bynajmniej w moim samochodzie, widzicie, jest kostka biała. To jest kostka od tejże blokady. Możecie zrobić tak, wkładacie kluczyk, jak wam się uda awaryjnie to odblokować, odpinacie tą kostkę. Nic się nie bójcie, że tam się pojawi błąd. To nie ma znaczenia w momencie awaryjnym. Odpinacie tą tutaj kostkę od tej blokady albo no, moglibyście próbować odpiąć ją przy samej blokadzie, ale nie polecam. Raczej tam na łączeniu kostki jest dużo prościej. Jak odepniecie kostkę i wyciągniecie kluczyk ze stacyjki, to blokada już wam się nie załączy na kierownicę. Czyli macie tą blokadę odblokowaną, słuchajcie mnie, i możecie wysiąść z samochodu, go zamknąć. Po czym, jak go otworzycie, włożycie kluczyk do stacyjki, tu jest bardzo ważne, włożycie kluczyk do stacyjki, to dopiero wtedy możecie podłączyć kostkę. Ona dalej pozostanie otwarta. Dalej pozostanie otwarta, czyli w ten sposób możecie się ratować. I teraz a propos rozbiórki tego wyciągnięcia do naprawy. Musicie zrobić tak, jak macie, powtarzam, tutaj zrobione miejsce. Wcale nie musicie, jak widzicie tutaj u mnie, rozkręcać kierownicy, karkołomnej roboty robić z wyciąganiem kolumny. Wcale nie trzeba tego robić. Kolumna jest przymocowana na cztery śruby, tak? Odkręcamy tak, ja to zrobiłem. Odkręciłem z tyłu dwie śruby, tak jak tutaj widzicie. Nie ma ostrości, ale o, tu wam pokażę. Tutaj są dwie śruby, jedna i druga. I tam też jest dobry dostęp, tak jak tutaj widzicie. Proszę bardzo. Też jest dobry dostęp. Tu jest śruba poluzowana i tutaj jest śruba odkręcona, druga. A nie, też poluzowana, czyli też poluzowałem. Przednie śruby poluzowujemy, tylne odkręcamy. Mamy tą kolumnę w miarę ona jest, teraz nie mam ręki dodatkowej, żeby wam to zademonstrować, ale ona jest, o, widzicie? Ona lata. Ona jest ruchoma. Będziecie mieli dostęp od tyłu, tutaj, od tyłu kolumny. Wymacacie sobie nad tą śrubą, w 212, nad tą śrubą, tam na górze, jak wsadzicie klucz czy naskę, to odkręcicie właśnie tą śrubę blokady. Dlatego musicie ją odkręcić, tą blokadę. Ona jest zamontowana w ten sposób, tak o w pionie, jak teraz wam pokazuję. I jak odkręcicie tą śrubę i macie zluzowaną blokadę, to tylko i wyłącznie wtedy możecie tą śrubę pchnąć i jednocześnie tą blokadę próbować wyciągnąć do góry. Czyli po prostu no, możecie próbować ją wyciągnąć z samochodu. Bo jak wyciągniecie ją z samochodu, no to logiczne jest, że już macie, że tak powiem, temat jest wasz, tak? Naciskacie tą śrubę, która się poddaje pod sprężyną i wyciągacie do góry. Nie będę omawiał wnętrzności, tam trzeba wymienić silniczek, trzeba bardzo uważać, żeby tam wszystko rozebrać i złożyć tak samo. Podpowiedzieć jeszcze jedną rzecz mogę, czego też nikt tak dokładnie nie podpowiada. Do rozbiórki tego elementu, to też jest dosyć, uważam, ważne, nawet jak ktoś jest kumaty, to, no, to mu się przyda. Tu są takie cztery bolce. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Te bolce trzeba usunąć. I teraz te bolce to jest nic innego jak zwinięta blaszka. Zobaczcie teraz na zdjęciach, ja wam to pokazuję. Przyjrzyjcie się temu zdjęciu. To jest zwinięta blaszka. Jak włożycie bardzo cieniutki śrubokręcik, taki tutaj w środek tejże blaszki, taki, żeby on wchodził na styk, ale nie luźno, to przekręcając go tak jak odkręcacie w tą samą stronę, co odkręca się śruby, tak,
odkręcając ją, ciągniecie ją do siebie i ta blaszka powinna Wam bardzo delikatnie wyjść. Ona się zwinie, ona zwinie się na swojej objętości i poluzuje w tym otworze. W ten sposób jesteście w stanie wyciągnąć tutaj te bolce. To nie są takie kołki tylko z rozcięciem, jak to przeważnie dziś bywa, że są kołki i one są na stałe wbite i nie można ich wyciągnąć tak na dobrą sprawę. To jest specjalna blaszka, która daje się w ten sposób rozebrać. Także Wy możecie ją jeszcze później założyć, tak jak tutaj widzicie, no ja to złożyłem. Tak to wygląda. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, nie będę dawał instruktażu, jak dalej wymienić to, bo tych materiałów jest cała masa. Wymienić trzeba silniczek i sprawa jest załatwiona. Myślę, że komukolwiek mogło się to spodobać. Wcale się nie obrażę, jak klikniecie lajka do góry, a jeszcze bardziej nie będę obrażony, jak ktokolwiek kliknie subskrypcję. Zawsze jest to taki kop dla mnie, żeby kolejną rzecz nakręcić. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do następnego razu. Pa, pa.